Dzień dobry, witajcie. Tutaj Zgi z Teksasu. Witam was ciepło, ciepło dosłownie, serdecznie. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch, czyli z mojego obejścia. I temperatura jest w tej chwili na poziomie 32 stopni. Troszkę zelżało, 3 stopnie, ta średnia. I to się tak będzie utrzymywało do końca października. Mówiłem wczoraj, że kiedy spoglądałem na pogodę, na kalendarzu, to zapowiadała się jeszcze 1 listopada 27, ale dzisiaj poszło to jeszcze dalej i prawdopodobnie tak mniej więcej do końca listopada będzie na tym samym poziomie 25-27. Dość niezwykłe, jak na Teksas, powinno już być trochę chłodniej, no ale cóż, tak mamy. Dobrze, kochani, ja dzisiaj wybrałem sobie temat inny od wszystkich, słuchajcie, ale on jest tak naprawdę bardzo powiązany. I zacznę od przeczytania komentarzy. Komentarze mogą się wam wydawać niezbyt spójne z tym, co ostatnio robię na kanale, bo mówię dużo o świadomości, o ich poziomach i tak dalej, ale to tak naprawdę jest związane z tym, bo też te różne poziomy świadomości czasami nie pozwalają nam dojrzeć albo zajrzeć w zakamarki jakichś rzeczy, które wydają nam się bardzo tajemnicze, tajemne, ukryte, a tak naprawdę to kiedy poszerzymy ten swój poziom świadomości, ten swój ogląd, to się okazuje, że tam pod poszerzeniu rzeczy są zupełnie inaczej widziane i rzeczy, które wydały nam się tajemne, tajemnicze, niezrozumiałe, nagle okazują się proste. Więc ja zapraszam was do takiego odkrywania. Dzisiaj przeczytam komentarz jednego z moich widzów, za który jestem serdecznie, serdecznie wdzięczny. To będzie głównie komentarz Romeku, ale nie tylko, również Relax Travel TV napisał lub napisała do mnie, a potem jeszcze Tadeusz Tomaszewski. Jedni byli poruszeni, drudzy niedowierzający, a trzeci jeszcze zniesmaczeni i określający wszystko jako aberrację moją czy też Darka. Bo skąd wzięły się te pytania? Otóż powiem tak, pod pierwszą audycją z Darkiem Michalikiem, w której to Darek dość zgrabnie opowiedział nam o tym, co jest na poszczególnych planetach naszego Układu Słonecznego, a w tym programie zdążyliśmy omówić tylko najbliższe Słońcu planety, bo w drugim odcinku będzie cała reszta, ale tam Darek wspomniał o tym, że Ziemia z punktu widzenia Taygetan jest widziana jako torus. No i okej, dobrze, pokażę ten obrazek różnego rodzaju torusów, który będzie mi dzisiaj towarzyszył, ale ja szczegółowo omówię dzisiaj różnego rodzaju torusy, kształty torusów i powiem więcej o nich. Czy Darek zatem miał rację? Może nie tyle Darek, czy też informacje od Taygetan mówią prawdę. No bo jeśli patrzymy na Ziemię z punktu widzenia obrazów, które przekazuje nam NASA, no to wydaje nam się, że torusa nie widzimy. Widzimy piłkę okrągłą. I teraz abstrahuję zupełnie od teorii o płaskiej Ziemi. Tu jakby, jeśli chcecie mówić o płaskiej Ziemi, to nie teraz pod tym programem, bo dla mnie ważniejszy jest torus i energia, jaka się tam kręci. Zatem jak to jest z tym torusem? No dobrze, czytam komentarze. Relax Travel TV napisał w drugim punkcie: kształt planet przypomina donata, gdzie więc spływa woda, skoro są tam dziury. Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Dzięki za odpowiedź. Jakby tu zostało zawartych kilka kwestii w tym jednym pytaniu, bo czy kształt planet przypomina donata? To donat kojarzy nam się z pączkiem amerykańskim, który jest w środku, ma dużą dziurę, taka wielkości 5 złotówki, a może nawet większa, starej 5 złotówki. No nie, to planety donata nie za bardzo przypominają, aczkolwiek dalej są torusami. Czy zatem torusy mogą mieć różne kształty?
To tak jak wiecie z. No tak, torus będzie specyficzną figurą, bo jeśli powiększymy kulę albo pomniejszymy, to ona zawsze będzie kulą. Ale jeśli rozszerzymy średnicę torusa wewnątrz, a na zewnątrz pozostanie taka sama, to w środku będzie większa dziura. Jeśli natomiast tą dziurę w środku zmniejszymy do ilu się da, to nawet jeśli będzie 1 mm, to dalej będzie torus, mimo że dziura już będzie prawie niewidoczna, ale to dalej będzie torus. Zatem, co tak naprawdę jest cechą charakterystyczną torusów? Otóż energia. Energia, która płynie w tych torusach właśnie wokół specyficznej sfery. Dobra, czytam dalej. Romeku napisał tak: Halo Zigi, jeszcze raz o kształcie Ziemi. Potwierdziłeś w audycji Darkowi, że rozumiesz jego stwierdzenie, że Ziemia ma kształt toroidalny. Powiedziałeś dokładnie tak, ale tutaj jakby ja to sprostuję, bo tak nie powiedziałem. To taki pączek amerykański, czyli donut z ogromną dziurą przelotową. Tak, ja powiedziałem, że to taki donut, to taki pączek amerykański, ale nic nie powiedziałem o ogromnej dziuri przelotowej, więc ja tutaj dalej daję swoje zastrzeżenie. Darek dodał, że ta dziura może być trochę mniejsza jak na obrazie, który pokazał. W twojej odpowiedzi na mój komentarz, że to tylko taki przykład Darka, a Ziemia nie ma żadnej w środku dziury, jest błędna. Pisze komentujący. Darek mówi, że cytuje Taygetan i że dziura istnieje tak jak w pączku amerykańskim. To dla ścisłości wyjaśnienia. Pozdrawiam. I ja odpisuję tutaj komentującemu, że nie ma w twierdzeniu Darka sprzeczności. I pisze tak: czy możesz sobie wyobrazić taki nieudany donut? Taki, wiesz, pączek im się nie udał, było za dużo ciasta i ten pączek się zasklepił w środku, ale tak nie całkiem, tak? A w dodatku jest bardziej okrągły niż płaski. I napisałem, na przykład jabłko jest podobnym przykładem tej figury. I to też jest forma toroidu, to jabłko. Szkoda, że nie można tutaj dodać graficznego przykładu, odpowiedziałem. Romeku mi odpisał, przepraszam, ale twój komentarz do tego, co napisałem, to aberracja. Jabłko toroidem to jest absurd. Okej, i zaraz się do tego odniosę. A Tadeusz Tomaszewski napisał, jestem ciekaw, co napędza Ziemię wkoło własnej osi, skoro ma wielką dziurę na przelot. Oj, jestem zniesmaczony. No dobra, to zapraszam Was teraz na wycieczkę po torusach i toroidach. Dlaczego to będzie takie istotne, powiem, jak przekażę Wam wszystkie te obrazy, które przygotowałem. Otóż pokażę Wam za chwileczkę przykład dwóch ziemi. Jedna taka, jaką pokazuje nam NASA i taka jest, jaka jest oczekiwana przez znaczną większość ludzi na naszej planecie. A druga to będzie Ziemia pozbawiona wody i jej faktyczny kształt pokazany w takim ujęciu, jakby tej wody na Ziemi nie było. Oto one. Po lewej stronie jest ta Ziemia, którą przedstawia nam NASA. Kula, po prostu kula. Natomiast po drugiej stronie, po prawej, mamy faktyczny kształt Ziemi z uwzględnieniem tego, że nie ma na niej wody. Ziemia przypomina nieco kartofel, prawda, który jest taki no, wklęsły z kilku stron. Jest też wybrzuszony, bo ma góry z jednej i z drugiej strony, po lewej i po prawej. Co więcej, jak za chwilę nałożę na to kształt wody, no to zobaczycie, że że tej wody w niektórych miejscach będzie bardzo dużo, w niektórych miejscach wiele, a w niektórych miejscach no, prawie że ślady. Oczywiście te ślady to jest wiele set metrów, a w tych miejscach po prawej stronie, tych głębokich, to będzie parę kilometrów. Pamiętajcie, że rów mariański jest bardzo, ale to bardzo głęboki. Więc Ziemia tak naprawdę wygląda jak kula tylko dlatego, że zawiera wodę, że ma na sobie płaszcz, ogromny płaszcz wody. No dobrze, to gdzie tutaj torus? Dobrze, nałóżmy tutaj jeszcze jedną warstwę, bo musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia tylko na materię i jeśli popatrzymy tylko na materię,
to widzimy tylko to, co naszym oczom jest dostępne, a nie widzimy tego, co jest całą ziemską sferą. Popatrzcie na to tak. To jest nałożony na ten przykład, na ten rysunek, układ magnetyczny Ziemi. Co wam to przypomina, ten układ magnetyczny? Magnes Ziemi, prawda? Ogromny, ale on jest toroidem. Układ magnetyczny, siły magnetyczne na Ziemi, a tak naprawdę elektromagnetyczny, bo o tym już wiedzą dzisiaj naukowcy, że to nie jest zwykły magnetyzm, taki jaki mamy w magnesach, ale jest to elektromagnetyzm. Tu tak naprawdę by się przydała opowiedzieć historia Marsa, dlaczego on stracił życie. Kiedy planety tracą elektromagnetyzm, to tracą możliwość istnienia życia na takich planetach. Więc myślę, że Mars będzie bardzo trudny do zasiedlenia, chyba że da się przywrócić elektromagnetyzm na tej planecie. Elektromagnetyzm to siły tak przeolbrzymie, że one mają bezpośredni wpływ na kształt Ziemi. Dlatego Ziemia nie tylko z powodu swojego obrotu wokół własnej osi, ale również z powodu ogromnych sił elektromagnetycznych ma kształt spłaszczony. Tu na tym rysunku nie da się tego pokazać, bo to spłaszczenie nie jest wielkie. Wiecie, gdybym pokazał tutaj 2 kilometry spłaszczenia, to żadna linia nie byłaby w stanie pokazać tego spłaszczenia. Ale takie spłaszczenie jest. Naukowcy o tym wiedzą. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ile ono wynosi. Ono wynosi kilka kilometrów. Nie pamiętam dokładnie. Po jednej i po drugiej stronie bieguna. Co to powoduje? Po pierwsze, ruch obrotowy Ziemi, który jakby powoduje, że Ziemia się nadyma po bokach, a spłaszcza u góry i u dołu. Po drugie, powoduje to siła elektromagnetyczna. Przeogromna. Słuchajcie, jeśli ta siła potrafi zatrzymać albo poruszyć jądro Ziemi, to znaczy, że naprawdę ma ogromną moc. A więc Ziemia z tego punktu widzenia jest również torusem. Torusem jest nie tylko dlatego, że wygląda tutaj na tym przykładzie jak torus, dlatego że jest otoczona siłami elektromagnetycznymi, ale zaraz przejdę do innych rysunków. A, tu jeszcze jeden rysunek, który pochodzi z książki Tajemnica Pustej Ziemi, która mówi o tym, o czym mówi Darek, że być może, że prawdopodobnie, a jak mówią Tajgetanie, na pewno Ziemia u góry i na dole ma puste przestrzenie, takie wklęsłości, które powodują, według zeznań, nie wiem czy pamiętacie tą historię admirała Byrda, to, że tamtędy można się dostać do wnętrza Ziemi. Do wnętrza, co jakby z zastrzeżeń admirała Byrda wynika, że Ziemia nie jest całkiem pusta w środku. Być może to, że to, co my uznajemy jako rdzeń Ziemi, jako ogromną kulę rozżarzoną, jest tym wewnętrznym Słońcem. Może tak być. Ale to są tylko przypuszczenia, tego nie wiemy, więc wracam do tego, co wiemy. Ponieważ padło wiele pytań, że przecież torus to nie może być kształt powszechny i że jabłko to jest aberracja, jeśli mówię o jabłku, że jest torusem, no to przypatrzmy się kilku rodzajom owoców i warzyw, ale nie tylko. Po lewej mamy dynię, która jest ewidentnym torusem. Jeśli ją przekroicie, to zobaczycie, że ona ma taki trzpień w środku, również puste miejsce. Ono jest zasklepione u góry, ale w środku jest puste. Przekroiliście kiedyś dynię? Taka zwykła dynia. Zobaczcie na jabłko, tak? Ma kształt torusa z osią, wyraźną osią w środku, gniazdo nasienne. Czasami tam jest też pusta przestrzeń w środku. Popatrzcie na pomarańczę. Jeśli ją obierzemy ze skórki i wyjmiemy ze środka, wiecie, to wrzeciono takie, które jest w środku, to tam będzie pusta przestrzeń i pomarańcza jest kształtem torusa, mimo że wydaje się nam być kulą. Jeszcze wtedy, kiedy jest nieobrana, ale tak naprawdę jest torusem.
i Ziemia jest podobnym torusem o kształcie, który przypomina kulę, gdybyśmy ją, tak mówiąc kolokwialnie, obrali ze skórki, to zobaczylibyśmy, że jej kształt jest torusem. Co więcej, ten kształt jest wymuszony, ponieważ sprawia to energia. Zobaczcie cytrynę, zobaczcie również pole elektromagnetyczne serca człowieka. Ono stwarza, i to zostało potwierdzone i zbadane, bo zbadano pole elektromagnetyczne serca człowieka, jest torusem. Człowiek w sobie czy na sobie nosi torus. A po prawej stronie czerwone krwinki naszej krwi, które również mają kształt torusa. Więc co jest do cholery, przepraszam, że wszędzie widzimy torus? Co więcej, powiem wam, że torus zobaczymy nie tylko na Ziemi, ale w galaktykach, bo energia w torusie przebiega właśnie według tego kształtu w galaktyce. Zobaczcie Drogę Mleczną. Droga Mleczna jest tak naprawdę jest nałożeniem na siebie dwóch torusów. Dzisiaj nawet naukowcy mówią, że prawdopodobnie Ziemia nie jest pojedynczym torusem, że również składa się z dwóch nałożonych na siebie torusów. Zobaczcie na człowieka, już pokazywałem. Drzewo. Widzicie to drzewo? Jego obieg energetyczny to jest torus. U góry energia biegnie w jedną stronę, tworzy od pnia, począwszy przez gałęzie, aż do całej masy liści, a na dole system korzenny. I to wszystko zamyka się w kształcie torusa. Komórka jest podwójnym torusem. Najpierw jedna, a potem się dzieli i tworzy dwa torusy. Co więcej, zobaczcie, elektron jest torusem. Energia w nim obiegająca jest w kształcie torusa. Owoce takie jak granat, pomarańcza są w kształcie torusa. Wiry, na przykład wiry na morzu, wiry w powietrzu, ogromne huragany, to są torusy. A więc o co chodzi z tymi torusami? Otóż prawdopodobnie przyroda, a ja jestem tego pewien, stworzyła pewien rodzaj figury, w której zamyka się energia. Energia życia przebiega w układzie toroidalnym. Układ toroidalny, taki podwójny, daje pełnię życia, ponieważ biegnie od góry w dół, a na dole od dołu w górę. Zamyka cały cykl. Ta energia, zresztą słuchajcie, jeśli by tak puścić wodze fantazji i przyjąć, że Wimany istniały, tak? Czekajcie, zmienię obraz tylko. To Wimany, nie wiem, czy czytaliście o Wimanach. Wimany piszą o tym, że napęd Wiman to była energia wirująca czerwonego płynu. Czerwony płyn to prawdopodobnie był amalgamat złota i rtęci, który wytwarzał wir w postaci torusa. Energia torusa poruszała Wimany. Z zeznań tych wszystkich, które zebrano w różnego rodzaju odczytach, przesłaniach albo spotkaniach z tak zwanymi obcymi, wynika, że zasilane te wszystkie statki kosmiczne, półkosmiczne albo innego rodzaju są właśnie energią powstającą z wirów w torusie. Każdy wir jest energią torusa. Więc torus ma znaczenie i torus możemy odnaleźć wszędzie. I teraz przyszła mi taka dygresja na myśl. Jeśli torus jest tak powszechny i torus jest energią, która daje życie, to co, jak możemy zaklasyfikować to, czego życia nie daje? To, co życia nie daje. Popatrzmy na naturę. Nawet rozkład natury przebiega właśnie w sposób taki jak energia w torusie. Ta energia wraca. Co na górze,
to na dole, tak, liście opadają na ziemię, zostają przekształcone w naturalnym procesie, w pożywienie, po to, aby żeby nasiona, które tam spadną i które też energetycznie są małymi torusami, mogły wyrosnąć i stworzyć nowe życie. Nowe życie w postaci znów energii torusa. I teraz sztuczny świat człowieka polega na tym, że my na pewnym poziomie w tej sztuczności zatrzymaliśmy ten proces. Proces polegał na tym, że elektron, w elektronie energia krąży w postaci torusa. W najmniejszych cząsteczkach życia, w molekułach, energia krąży w postaci torusa. W komórkach energia krąży w postaci torusa. Człowiek czy inne istoty, ich energia krąży w postaci torusa. To jest życie. Natomiast materiały sztuczne w postaci na przykład plastiku, to jest zatrzymanie tej krążącej energii elektronu na poziomie atomowym. Ona tam została przekształcona, zablokowana, zatrzymana. Jeśli plastik wystawicie na słońce, a mogę wam zaświadczyć, że tak jest, bo ja mam tego słońca tutaj przez cały rok, 350 dni w roku, to powiem wam, że po roku zobaczycie już no, znaczące efekty. Słuchajcie, wiaderka, które mam na przykład po to, żeby trzymać w nich wodę, mniej więcej po roku czasu się rozpadają. Po 2 latach rozpadają się w cząsteczki, po 3 latach w pył. Dlaczego? Dlatego, że sztucznie stworzone materiały muszą się rozpaść do podstawowych elementów, jakimi są pierwiastki i elektrony, ponieważ tam nie ma już życia. Muszą zejść do najniższych poziomów, gdzie jeszcze jest życie, rozpaść się na atomy, by znów zasilić prawdziwe życie. Dlatego tak ważne było dla mnie odpowiedzieć na ten komentarz. Nie ma żadnej aberracji w tym, że jabłko przypomina torusa, jest torusem. Nie ma żadnej aberracji w tym, że Ziemia jest torusem, energia w niej krąży w kształcie torusa. Nie ma w tym żadnej aberracji. To jest po prostu powszechne w całym wszechświecie, nie tylko na naszej Ziemi. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o tenże kształt. Czekajcie, czy ja tu coś jeszcze miałem do pokazania? A, chciałem jeszcze pokazać różne kształty torusów, no bo jeśli się uprzemy, że kula nie może być torusem, to powiem wam, że nie, że torusy mogą być różne. Po lewej stronie no nie znalazłem innego, więc wziąłem sobie pierścień za kształt, który jest torusem ekstremalnie spłaszczonym, ale dalej jest torusem. Energia w nim będzie krążyła w kształcie torusa. Potem mamy taki donut prawdziwy, taki, do którego tam odniósł się mój widz. No, lubicie donutsy w ogóle? Ja nie. Nie ma to jak polski pączek. No ale okej. Okay. Następny torus po prawej to torus bardziej zagęszczony, w którym dziura w samym środku zbiegła się do minimum. Już prawie tej dziury nie ma. Przyjął kształt spłaszczonej kuli, jednak z wyraźną dziurą na obu biegunach. I na dole, po lewej, jakby bardziej przypominający kulę, a jednak z tymi biegunami, z otworami. No i po prawej z minimalną dziurą, tam gdzie już prawie nie widać tego zagłębienia, wydaje się być kulą. Tak naprawdę w istocie to jest kula, ale kula jest ekstremalnym przykładem torusa, jakby z prawej strony, z lewej pierścień, z prawej kula. Ale dalej energia w kuli przebiega w kształcie torusa. Dlatego Ziemia jest torusem. No dobra, czy ja tam jeszcze coś miałem, kochani? A, jeszcze mam różne inne kształty torusów. Torusy mogą być zapętlone w sobie, mogą być rozerwane, mogą być grube, cienkie, mogą być podwójne. Więc nie zatrzymujmy się tylko na amerykańskich pączkach, na donutsach, bo to nie jest jeden kształt przypominający torusa. To tak a propos. I wiecie co? Powiem wam, że torus będzie chyba w naszych opowieściach, począwszy od pierwszego filmu My,
Będzie chyba w tych opowieściach również obecny, dlatego że będzie on miał znaczenie dla dalszej części naszej opowieści. No to chyba tyle w tym poranniku. Następny poranik będzie dokończeniem o poziomach świadomości. Ja chciałbym, żeby te poziomy były, te omawianie tych poziomów było odebrane jako pewnego rodzaju zabawa. Zabawa, w której my odnajdujemy siebie albo niektóre aspekty siebie i przez to, że odnajdujemy te swoje aspekty siebie, to jeśli znajdziesz taki aspekt na poziomach, które ci nie odpowiadają, to spróbuj coś z tym zrobić, po prostu. Dlatego ta zabawa. No dobra. Tak a propos, powstały takie dwa torusy, takie uszy mi dorobiono, ale nie było to zamierzone, dopiero teraz to zauważyłem. Okej, no, śmiejmy się z siebie. Kochani, to tyle na dzisiaj. Za chwilę będzie piosenka, ale do piosenki dołączę obiecane klipy z owadami, które sfilmowała moja Lucy i ja, których już nie byłem w stanie umieścić we wczorajszym poranniku, dlatego że ten poranik miał już prawie 50 minut, więc to dziś, to będzie dziś. Kocham Was, trzymajcie się i do następnego porannika. Cześć!